Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie nagranie z kuchni, materiał taki kulinarny. Pierwszy zresztą taki na moim kanale, bo do tej pory nic jeszcze nie wrzucałem z kuchni. Także pokażę Wam, jak wygląda mój posiłek potreningowy, który jem w zasadzie już od kilku miesięcy. Dlaczego taki posiłek? Może zacznijmy od tego. Po pierwsze, bo jest objętościowy, mam mało węglowodanów po treningu. Wiadomo, że każdy chce poczuć jakieś to jedzenie po tym treningu na żołądku. No i właśnie taka opcja najbardziej do mnie przemawia. Też fajnie mi to wchodziło przed zawodami, na nawadnianiu, bo łatwo miałem po prostu zmieścić podaż wody w takim posiłku i nie musiałem bezpośrednio pić z butelki, tylko sobie to robiłem w formie takiego właśnie posiłku. Już kiedyś to pokazywałem ten posiłek na innym kanale, ale u mnie tego jeszcze nie było, też troszkę go ulepszyłem, coś doszło, tak więc zaczynamy. Co będziemy potrzebować? Mąka ryżowa, ale może być, ja używam ryżowej ze względu na problem z jelitami, ale może być każda. Robiłem i z pszennej, i z tortowej, ze skrobi też robiłem, też wychodziło, także może być jakakolwiek. Co dalej? Białko. Widzicie akurat tutaj dwa białka, bo ja lubię sobie mieszać smaki. Tutaj mam izolat o smaku czekoladowo-wafelkowym z Ostrowitu, bardzo dobry. I sobie dam po 50 na 50 proporcji z koncentratem o smaku szarlotki. Fajnie się to komponuje, także te dwa smaki. Co jeszcze? Białka jaj. Nie są konieczne, ale to zaraz powiem. Białka jaj, słodzik, też nie jest konieczny. Krople smakowe, aromat, toffee butterscotch, to jest taki jakby solony karmel, tak to czuję. Też nie są konieczne, ale ja sobie daję. I cynamon też nie jest konieczny, ale też go używam. No i oczywiście woda. Tu już mam wodę w czajniku. Ogólnie dodatków tutaj może iść cała masa, tak? To już od nas zależy. I tu możemy masło orzechowe wrzucić. No w zasadzie wszystko, tak? Ale dobra, nie przedłużając, żeby ten materiał nie trwał długo. Od czego zaczynamy? Od rozpuszczenia słodzika. Ja używam 5 tabletek. Wystarczające jest to. Białko jest bardzo słodkie, także więcej nie trzeba. Zalewam małą ilością wody. No i co? Wsypuję mąkę, tak? Ja mam po treningu 100 gram, wsypuję mąkę, stuwa, ok, jest, stuwa mąki, mąka już nie będzie potrzebna, białko, ja dam po 20 gramów izolatu i koncentratu, 20 Wiadomo, że z koncentratem, jak dacie sam koncentrat albo kazeiny, to jeszcze będzie bardziej gęste. Teraz koncentrat jeszcze. A i ogólnie ten posiłek jest fajny, bo nie trzeba nic zmywać, tak? Bo kiedyś to robiłem w garnku, ale potem garnek cały trzeba było, był ulepiony. Trzeba go było szorować, tak? A tutaj tylko wkładamy do mikrofalówki. A, no i oczywiście potrzebna jest mikrofalówka, tego też nie powiedziałem. Krople. Ja daję 4 krople, w zupełności wystarcza i odczuć to. Cynamon, no to cynamon wiadomo, cynamon to leci oporowo. Nawet tego nie ważę, ale zawsze gdzieś koło 5 gramów. Ok. No i bo miałem wspomnieć, białka jaj. Ja daję białka jaj z tego względu, że ten posiłek będzie jeszcze bardziej objętościowy. Można dać samą już wodę i na tym zakończyć, ale jak jeszcze damy białka jaj, to jakby to powiedzieć, ten nasz taki pudding będzie jeszcze bardziej puszysty, bardziej zbity. Nie trzeba dawać tutaj żadnej żelatyny, nic tego typu. Tylko właśnie po prostu te składniki. No i jeżeli damy więcej tych białek jaj, no to jeszcze będzie bardziej takie puszyste, zbite. No ja daję zawsze setkę, 100 ml.
nie wiem, nie robiłem nigdy tak z 500 na przykład mililitrów, ale jestem ciekaw, jakie by wyszło. Pewnie spore. Brakłoby pewnie pojemnika. No i woda, tak? Woda. Jaka musi być woda? Czy gorąca, czy zimna? Powiem tak, dacie zimną, będziecie dłużej czekać, aż to się zrobi w mikrofali. Dacie ciepłą, będziecie krócej czekać. Także ja już zrobiłem wcześniej o wiele, zagotowałem tą wodę z 10 minut wcześniej, także ona jest taka ciepła. I zalewam na 100 ml, na 100 gram mąki. Wstępnie zalewam 400. 400 wstępnie zalewam. I można to, no kurde, nie wiem, czy nie wziąłem za małego pojemnika. No i można to potraktować mikserem, ale mi się nie chce potem tego zmywać. Dlatego wolę poczekać sobie i wymieszam to ręcznie. I zaraz Wam pokażę, jak to finalnie wygląda po wymieszaniu. No, a więc nie wiem, czy to będziecie widzieć, bo nie mam jak to nagrać, ale tak pokażę z daleka. Nie wiem, czy to widać, pewnie nic nie widać. Ale no, są minimalne grudki. Może tutaj jak podstawię. O. Są minimalne grudki, ale mi to nie przeszkadza, ja nawet takie lubię. Można to dokładnie, no mówię, tak i tak to woli, tak? I po wymieszaniu teraz wkładamy to do mikrofali. Ustawiamy tutaj max moc. U mnie to jest chyba 750, z tego co kojarzę. I włączamy mikrofalę na 3 minuty. To się będzie nam robiło 3 minuty. Po tym czasie wyciągam, jeszcze raz przemieszam. Jeżeli będzie zbyt sztywne, to jeszcze doleję wody, żeby tego było po prostu więcej. A jeżeli dalej konsystencja będzie płynna, no to po prostu wymieszam i znowu to wstawię. Tak więc nastawiamy i czekamy. W tym czasie można posprzątać składniki lub cokolwiek innego zrobić. Tutaj też jest dowolność. Dobrze, 3 minuty już minęły, wyjmę to. No jest, o widzicie, już jest za bardzo zbite, jest za bardzo zbite. Już o, łyżka już stoi, dlatego ja sobie jeszcze doleję trochę wody, żeby po prostu tego było więcej. Nie wiem, nie ważę tej wody, ale wlałem gdzieś ze 150-200 ml. O. No i znowu trzeba, kurde, no za mały pojemnik wziąłem, ale znowu to trzeba wymieszać, ale sobie poradzę spokojnie. A tutaj jeszcze nie wspomniałem, oczywiście to można taki posiłek jeść na ciepło, na gorąco, tak jak teraz, w takiej postaci. Ale ja sobie to zawsze robię dzień wcześniej, wkładam do lodówki, nie w celu, żeby to właśnie było zbite, bo to już jest zbite, jak widzicie, tylko w celu takim, że takiej deserowej. Ja lubię to zimne jeść po prostu, tak? Lubię to zimne jeść, zawsze jeszcze po wyjęciu ja na wierzch daję jakieś owoce, tak? Bo to jest posiłek potreningowy, to zawsze jakieś tam cukry proste jeszcze wrzucam. Najczęściej są to truskawki albo jagody. Tak więc właśnie ja preferuję bardziej taką zimną formę. Chyba nawet jeszcze mogę dolać tej wody, bo widzę, że to pije jak przed zawodami.
Ogólnie woda to mi tak zbrzydła po tych startach ostatnich, że masakra. Bo co start, co się start kończył, to od razu trzeba było ładować wodę. Kolejny start się skończył i znowu woda. I tak naprawdę przez miesiąc człowiek pił po te 10 litrów wody codziennie. Masakra. Przez miesiąc, no bo robiłem 4 starty w 4 tygodnie, tak? No słuchajcie, jeszcze mogę tej wody nawet dodać. Ja to później rzucę na wagę, ile to waży. Czuję, że może być ciekawie. Dobrze, że nie dałem więcej białek jaj, bo jakbym dał więcej białek jaj, to by to już przewyrało. A naprawdę ten pojemnik nie jest mały, bo to jest chyba 1200 z tego, co kojarzę. Zresztą później, no tak jak mówię, rzucimy to na wagę. Zobaczymy, ile tego tam jest. Dobra, takie myślę, że już będzie. I wrzucamy na 2 minuty, myślę. I będzie koniec pewnie. Tylko już teraz sobie to będę obserwował, bo tam jest na pograniczu już... na pograniczu wylewania się, także będę sobie to obserwował, żeby mi to po prostu tam nie narobiło syfu w środku. Dobrze, 2 minuty już minęły. Przyspieszyłem te 2 minuty. O kurde. No i mamy gotowe. Jak widzicie, jest już podkorek. Większego nie zrobię. Większego nie zrobię, ja to rzucę na wagę. Ile to waży? Pudełko 50 gram. Jeden, 1111. A naprawdę musiałem się tutaj trochę stopować, bo mogę spokojnie tutaj tej wody jeszcze dodać więcej. I w takim czymś, w takim pudełku, pojemniku mamy 80 węgli, tak? Bo daliśmy 100 mąki i nic więcej. I zobaczcie, mamy ogromny posiłek. Zaraz zresztą jeszcze wezmę telefon i pokażę z bliska, żeby nie było, że tam oszukuję, ile, że tyle to nie waży, czy nie waży. Także no, widzicie. Dosyć spory, bardzo duży objętościowy posiłek, ale to jest w zasadzie tylko jeden taki w ciągu dnia. Tak to jem normalnie. No i można powiedzieć, że można to urozmaicać na wszelakie sposoby, tak? Ja tak mówię, to troszkę sobie zestygnie, potem sobie to włożę do lodówki. Włożę sobie to do lodówki i później dodam owoce. Mam nadzieję, że skorzysta ktoś, zrobi podobnie. Jeżeli ktoś zrobi, to niech oznaczy, pokaże, jakie mu wyszło. No i widzicie, no tu jest 80 węgli. Jak ktoś ma 200 węgli po treningu, to naprawdę może poszaleć. Zobaczcie, tak się to prezentuje z bliska. Rzucam na wagę. Tak jak wcześniej mówiłem, widzicie, to już jest zbite praktycznie. No, 1108, już trójka wyparowała. I tak to właśnie się prezentuje. Tak więc mam nadzieję, że przepis się spodobał. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie więcej jakichś przepisów, to dajcie znać śmiało. Mogę zrobić coś takiego bardzo kalorycznego, co na przykład w czym łatwo nabić kalorie. Oczywiście ja tego nie zjem, ale jest tu taka osoba w mieszkaniu, która to zje za mnie. Ale mam bardzo dużo pomysłów, tylko po prostu no, na razie mnie makro nie puszcza i muszę, że tak powiem, mieć kaganiec tutaj założony i się trzymać. Także dzięki jeszcze raz, pozdro i widzimy się w kolejnym materiale.